Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy rozmawiali o rynku jajek, stricte Wam opowiem jak to wygląda. Już w sumie pod koniec października, zaraz mamy listopad, niedługo grudzień, święta, więc porozmawiamy trochę, czy ceny tych jajek będą spadać, czy będą szły w górę. Słuchajcie, pierwsza rzecz to jest inflacja, którą mamy obecnie, nie da się ukryć, wszystkie produkty idą w górę, pieniądz traci na wartości, ceny idą w górę, więc nie ma co ukrywać, jajka raczej tańsze nie będą. Można to zaobserwować na przykład w sklepach, idąc do takich Biedronek, Lidlów, Carrefourów, gdzie, słuchajcie, firmy te mają jeszcze popodpisywane kontrakty z dużymi fermami po starych cenach, natomiast już te kontrakty się kończą i ceny jajek idą w górę. Podnoszą się o 5, 10, 15 groszy w zależności od chowu. Chów mniej więcej, taki przykład, z wolnego wybiegu mogliśmy jajka kupić średnio po złotówce, po 90 groszy, teraz już mamy po złoty 10. Oczywiście sklep sklepowi nierówny, tu zaraz ktoś może powiedzieć, że jajka są tańsze, że jajka są droższe, albo że nie widzi różnicy. Okej, ja mówię ogólnie jak to wygląda na rynku, a nie w jakichś tam poszczególnych przypadkach. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, dlaczego uważam, że cena jajek, słuchajcie, na razie się ustabilizuje, nie będzie spadała, ale może nie będzie rosła, jest taka, że obecnie rząd, z tego co słyszałem, ma zamrozić tam ceny energii do jakiejś ilości. Nie wiem, jak to dokładnie ma wyglądać, natomiast zobaczymy w przyszłości, co oznacza, że może nie będzie znowu jeszcze większych kosztów dla producentów. Co zauważyłem, cena paliwa znowu poszła w górę. Zobaczcie jeszcze w dacie, kiedy ten odcinek nagrałem, bo wiadomo, że to się cały czas zmienia, co oznacza, że również jest to koszt dla pracodawcy, gdzie finalnie odbije się to na konsumencie. Nie jest to prawda, moi drodzy, że przedsiębiorcy aż tak tracą, ponieważ oni sobie to wliczają w cenę produktu, w jakiś sposób tracą, bo wiadomo, jak produkt będzie droższy, duża część ludzi nie kupi, ale po prostu nie będzie to, słuchajcie, odbijało się aż tak na przedsiębiorcach, chociaż, tak jak mówię, produkt, jakim jest jajko, pójdzie w górę, co oznacza, że na pewno dużo ludzi, tyle co wcześniej, tego jajka nie kupi, więc przedsiębiorca i tak straci, ale finalnie zapłaci klient, finalnie zapłaci konsument. Kolejna rzecz to są ceny zbóż. Teraz jeszcze ceny zbóż są na takim, powiedzmy, normalnym poziomie, jakkolwiek to brzmi, ale zimą, słuchajcie, jak tych zbóż będzie mniej, ceny pójdą w górę, więc też pasza będzie droższa, no i finalnie jajko również może być droższe. Tak samo koszty transportu, jak mówiłem o benzynie, koszty stałe, energii, prądu i tak dalej, również idą w górę. Jeżeli podniosą cenę jeżeli podniosą, słuchajcie, płacę minimalną, będzie to oznaczało, że to będzie następny koszt dla przedsiębiorców i będzie on chciał sobie tym zrekompensować przy produkcie finalnym, jakim jest jajko, więc również cena tego jajka może pójść trochę w górę, więc na razie nie wygląda to za dobrze, natomiast nie ma się co łamać, działamy dalej, dla siebie jak najbardziej można kurki trzymać, można kurki hodować. Kolejna rzecz, słuchajcie, jeżeli chodzi o ceny jajek, dużo wielkich fermiarzy, oprócz tego, że sprzedaje na zachód, bo tam płacą na przykład w euro, no to dużo fermiarzy wymienia klatki. Teraz jest głośno o tym, że fermy nie będą skupywały tych jajek klatkowych, to znaczy sklepy nie będą skupywały tych jajek klatkowych, te duże sklepy, ale nie jest to do końca prawda z tego względu, przynajmniej moim zdaniem, no bo jest to wielki rynek na to. Zobaczcie, ile mamy chowów klatkowych, jaki mamy przemiał tych chowów klatkowych, a jakich mamy innych. Tak naprawdę wolny wybieg to jest kropla w morzu tego, co mamy klatki lub na przykład właśnie ściółki. Najpierw mamy klatkę, potem mamy ściółkę, potem wolny wybieg i ekologicznego chowu jest bardzo mało. Jeszcze tam parę procent jest właśnie takich małych gospodarstw, co sprzedają po znajomych, dla siebie mają i tak dalej. Więc na pewno będzie wymiana klatek wśród tych dużych fermiarzy i co będzie powodowało również wzrost kosztów na jajku, może powodować, ale to głównie w chowie klatkowym. Więc tak to się prezentuje. Słuchajcie, nie jest do końca prawdą. Teraz dużo ludzi mówi, że sprzedaż jajek się nie opłaca. Słuchajcie, może i się nie opłaca, ale ceny trzeba podnosić. Nie ma się co oszukiwać, nikt nie będzie za darmo pracował. Jest to ciężka praca, szczególnie dla rolników, szczególnie dla fermiarzy. Wiadomo, że handlarze sobie tam cenę podnoszą, natomiast nie ma się co czarować. Ceny trzeba podnosić. Nie ma co sprzedawać po niższej cenie. Oczywiście ktoś powie, że no ale ktoś mi kupuje tylko po takiej cenie. Słuchajcie, jeżeli Wam się nie kalkuluje, to biznes się zamyka. Natomiast jeżeli jajko kosztowało 80 groszy, a cena kosztu produkcji się podniosła, powiedzmy te 10-15 groszy na jajku, no to my siłą rzeczy musimy to podnieść, bo inaczej na tym nie wyjdziemy. Oczywiście, jeżeli ktoś sprzedaje jajko za 80 groszy i jemu się to kalkuluje, to jak najbardziej gratuluję. Natomiast w większości przypadków nie będzie nam się to kalkulowało, nie ma się co czarować, cenę jajek trzeba podnosić.
Kolejna rzecz, moi drodzy, bardzo ważna. Ostatnio rozmawiałem właśnie z jednym z panem, który ma tam parę sklepów. Właśnie też czasami przyjeżdża, jakieś tam jajka zabiera. Jak rozmawiamy, to mówi mi, że on ceny nie podniesie, bo ludzie od niego nie kupią. Jest to część, moi drodzy, prawdy. Natomiast, co jest bardzo istotne i co ja uważam, że każdy z nas powinien zwrócić na to uwagę, jest to, że cenę tych jajek powinniśmy podnieść. Powinniśmy podnieść ze względu na przykład na to, że tak jak mówię, koszty produkcji się podniosły i nie będziemy sprzedawać po tej niższej cenie. Kolejna rzecz, też bardzo ważna, jeżeli chodzi właśnie o kwestię związaną z jajkami, jak to dalej widzę, koszty kury również poszły w górę. Musicie zwrócić uwagę, zobaczyć sobie nawet mniej więcej hurtowo, ile kosztuje jedna kura i też jest duże zapotrzebowanie na to, ponieważ wylęgarnie, część wylęgarni, nie wiem, czy czasami obserwujecie ten rynek, ale po prostu się pozamykała, bo im się to nie kalkuluje. Ceny prądu, koszty stałe ich wykańczają, szczególnie tych małych, i się zamykają, więc też może być niedługo tak, że nie będzie gdzie tej kury kupić. Oczywiście dla takich małych hodowli zawsze coś tam się znajdzie, ale ja tutaj mówię o tym, jeżeli ktoś dzwoni i chce na CITO 10 tysięcy, czy 20, czy nawet 50 tysięcy kur. No tak się już w większości po prostu tego zrobić nie da. Ok, więc tak to wygląda ten rynek. Nie jest za kolorowo, ale działamy dalej. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Teraz w Boże Narodzenie z reguły jest większy popyt na jajka, ale nie liczyłbym na to, słuchajcie, że te ceny spadną. Wydaje mi się, że jeżeli tego jajka na rynku nie będzie, a będzie jeszcze większy popyt, to jeszcze ci producenci te ceny podniosą, ale nie ma się co na razie tym przejmować. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość, może nie będzie tak źle, jak się wydaje. Jajko jest takim produktem na plus, które cały czas trzeba, które większość ludzi tak spożywa, czy na to, czy na tamto, zawsze kupuje, więc gdzieś kupować te jajka musi. Sklepy też popodnosiły na szczęście te ceny, więc nie wygląda to aż tak tragicznie w stosunku do handlarzy i w stosunku do innych fermiarzy, którzy mają swoje kurki, swoje jajka na sprzedaż. Ok, także to tyle. Podsumowując, zobaczymy, jak to wszystko się dalej potoczy. Na razie ta cena, widzę, że stanęła w miejscu, na szczęście. Miejmy nadzieję, że teraz jakoś ceny paliwa też nie pójdą bardzo w górę, bo to również może spowodować to, że ta cena się sporo może podnieść, ale to już przyszłość nam pokaże, co będzie dalej. Dziękuję Wam bardzo, że jesteście, że mnie śledzicie. To tak na marginesie chciałem Wam powiedzieć, że tutaj obserwujecie kanał. Jest nas coraz więcej, jest ponad 3000 osób. Może się uda niedługo 4000 dobić. Super, naprawdę bardzo się cieszę, mega mnie to motywuje. Bardzo pozytywne komentarze. Jak macie jakieś pytania, oczywiście piszcie. No i to tyle, moi drodzy. Trzymajcie się, robi się nas coraz więcej. Jeżeli się podobało, oczywiście subskrybujcie kanał, komentujcie, lajkujcie i dawajcie znać, co myślicie. Do zobaczenia, trzymajcie się. Cześć.